Pomimo tego, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i lato trwają w najlepsze, prawdziwi kinomani nie zapominają o wizycie w kinie. W lipcu czeka na nas kilka niezwykle interesujących premier, które z pewnością warto zobaczyć na dużym ekranie. Zaczynamy! FDB. Internetowa baza filmowa. 41 dni nadziei to najnowsza propozycja od islandzkiego filmowca Baltazara Kormakura. Historia jest oparta na faktach i opowiada o młodej parze, Richardzie oraz Tejmi. Wyruszają oni w rejs po Pacyfiku, w trakcie którego dochodzi do potężnego sztormu. Para musi walczyć o przetrwanie i przeciwstawić się siłom natury. Dla Kormakura nie jest to pierwszy raz, gdy kręci film na podstawie prawdziwych wydarzeń. W 2015 roku premiera miała produkcja o tragicznej wyprawie na Mount Everest. 41 dni nadziei wejdzie do kin 6 lipca. Na ten sequel czekali wszyscy fani pierwszej części. Po wielu latach wreszcie dostajemy I nie ma mocnych 2 i należy sobie zadać pytanie. Czy aby nie za późno? Jedyna słuszna odpowiedź to nie. Produkcja zbiera znakomite recenzje i według wielu osób, które miały okazję widzieć ten film, dorównuje części pierwszej. Tym razem to dotychczasowa głowa rodziny, czyli Bob, będzie musiał mierzyć się z wychowaniem dorastających dzieciaków. Elastyna natomiast będzie walczyła z przestępczością. Premiera 13 lipca. Kolejne hollywoodzkie widowisko, które potwierdzi nam, że Dwayne Johnson jest twardy niczym skała. Tym razem The Rock będzie mierzył się z terrorystami pragnącymi przyjąć kontrolę nad nowoczesnym budynkiem. W końcu każdy herowski na akcji chce mieć swoją szklaną pułapkę. Czy najnowsza produkcja z Johnsonem w jakikolwiek sposób dorówna filmowi z Bruce'em Willisem? Tego dowiemy się 13 lipca. Sicario 2 Soldado, czyli kontynuacja znakomitego filmu z 2015 roku. Tym razem za kamerą stanął Stefano Solima, reżyser, który maczał palce w tworzeniu doskonałego serialu gangsterskiego Gomora. W rolach głównych ponownie Josh Brolin i Benicio del Toro. Panowie powrócą na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, aby dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także w przemycie broni. Premiera 20 lipca. Lipiec to prawdziwy miesiąc sequeli. Do polskich kin wejdzie kontynuacja hitowego musicalu, w którym wykorzystano przeboje zespołu ABBA. Mamma Mia, Here I Go Again. Twórcy drugiej części zabiorą nas do przeszłości, gdzie zaprezentowane zostaną wspomnienia bohaterów pierwszej części. W obsadzie aktorskiej największe hollywoodzkie gwiazdy na czele z Meryl Streep. Czy sale kinowe w Polsce ponownie będą rozśpiewane przebojami ABBY? Premiera filmu 27 lipca. I to by było na tyle. Podzielcie się w komentarzu tytułami filmów, na które czekacie najbardziej. My słyszymy się za miesiąc. Cześć! I can do this.